Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym się dzisiaj modlę, to starszy. Brutalna jest ta opowieść o starszym synu. Niedawno w audycji w Radiu Profeto Arkadio nazwał go wszystkostrawnym. W kontrze do tego młodszego, którego nazywamy często marnotrawnego, to wszystkostrawny był tym, który potrafił wszystko dla siebie strawić i sobie przywłaszczyć, a nie potrafił się z nikim podzielić. Tragiczne to jest, słuchajcie. Jeszcze tragiczniejsze jest to, że ten obraz rysuje się często w naszym życiu bardzo podobnie, kiedy my z powodu takich samych ran, które nosił właśnie starszy syn w sercu, nie jesteśmy w stanie z miłością popatrzeć na ludzi, którym potyka się noga. Nie jesteśmy w stanie popatrzeć z miłością na ludzi, którzy popełniają grzechy czy słabości. Nie umiemy popatrzeć z miłością na ludzi, którym nie idzie w życiu. Ile trzeba mieć w sercu ran, by nie potrafić spojrzeć z miłością na człowieka, który sam upada, sam ma trudności, sam ma kłopoty. Dzisiaj Ewangelia chyba nas uczy tego, żebyśmy właśnie z miłością i troską i czułością, jak mówi papież Franciszek, patrzyli na tych, którzy są słabi, którym nie wychodzi. A w pierwszej kolejności papież mówi, tę czułość trzeba okazać samemu sobie. Niech nas więc błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia jutro.